Ciao a tutti. Dzisiaj w kuchni włoskiej proponuję szybkie muffinki ananasowe na Dzień Matki, czyli Festa della Mamma. Dzień Matki we Włoszech obchodzi się 9 maja, a u nas jak wiadomo 26. Muffinki się robi bardzo szybko. Wszystkie składniki lądują w misce, zakręcimy łyżką albo widelcem i sprawa gotowa. Tym mamom składa wszystkiego najlepszego. A teraz zabieramy się za nasze muffinki. Do miski wsypałam 300 g mąki tortowej, pszennej. Dodaję szczyptę soli, 150 g cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Do tego wbiję 2 jajka. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie Cię zapraszam na mój kanał, na moje przepisy fajne z kuchni włoskiej. Kuchnię włoską poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. Wracamy do naszych muffinek. Tutaj dodam jeden cukier waniliowy oraz 100 ml oleju roślinnego, 150 g jogurtu naturalnego i to wszystko, kochani, pięknie zamieszamy. Możemy mieszać łyżką albo widelcem. Wracając do mojej kuchni włoskiej, to nie przez przypadek gotuję, gdyż z kuchnią włoską jestem związana 32 lata, od 1989 roku, jak wyemigrowałam do Włoch. 12 lat, tak jak napisałam w moich informacjach o mnie, pracowałam w restauracjach w samym centrum Rzymu. Potem poznałam mojego męża Włocha, no i tak cały czas gotuję i gotuję po włosku, czyli dwa razy dziennie makaron. W mojej kuchni jemy dosłownie po włosku. Tutaj wsypałam na koniec z ananas, z puszki. Natomiast jeżeli chodzi o sok z ananasa, to zobaczycie, jak go wykorzystałam. Teraz to wszystko ładnie zamieszamy. Piekarnik włączamy na temperaturę 180 stopni, funkcja góra-dół i będziemy piec przez 20-25 minut. Pamiętajmy, że każdy piekarnik inaczej piecze. Tutaj ja mam foremki. Zrobiłam 12 i jeszcze dodałam 5 foremek, bo tutaj jest dużo ciasta, także wyszło mi więcej tych muffinek, na dwa razy piekłam. Pamiętajmy, że każdy piekarnik inaczej piecze, także trzeba sprawdzać patyczkiem. Także o, zobaczcie, tutaj mam jedną foremkę i tutaj jest mniejsza foremka, 5 takich właśnie mniejszych muffinek. Muffinki są bardzo pyszne, zresztą zobaczycie na końcu, zapraszam do robienia. Każdy je może zrobić, nie tylko na Dzień Matki, no ale także na inne okazje. A teraz przechodzimy do naszego soku. Mój mąż mi pomaga, bo sok z ananasa przelewamy do tutaj tej torebki na kostki lodu i mrozimy. I taki sok możemy wykorzystać jako dodatek do naszych herbat lub możemy zrobić lemoniadę z ananasową, biorąc jedną szklankę wody, dodając plasterek cytryny, 2 listki mięty, kilka owoców malin lub truskawek i 4 kostki takiego właśnie soku ananasowego. Już Wam mówię, jak smakuje i jak wygląda wnętrze. W środku, o, widzicie? O, tutaj jest ananas. O, zobaczcie. Już Wam mówię. Bardzo dobry. Pyszniutkie. Róbcie takie muffinki z ananasem. Bardzo dobre. Jeżeli przepis Ci się spodobał, to zostaw lajka, suba, komentarz i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti!